żebyście czuli, proszę. To jest naprawdę bardzo ekstremalna sytuacja i wszystko się może zdarzyć. Jeśli złapiecie atak strachu... Nie wiem, czy nie powinniście odkopywać. Czekajcie! Stop na chwilę! Stop! Panikuję. Ej, ja mówię serio. To nie jest warte tego, żebyś stąd wyszedł i nagle miał parę sekund. To jest tyle ludzi, która zrobi wszystko, że się boję. Siebie też ma komody trudne. No, po tym filmie tak. Powiem wam, że generalnie do tej pory nie czułem żadnego strachu pod kątem tego, że coś takiego się wydarzy jak ta trumna. Bardziej sobie podchodziłem do tego, że będę leżał po prostu 50 godzin w miejscu i mój kręgosłup się zastanie tak, że będzie mnie bolał. Aczkolwiek teraz doszedłem do wniosku, że jednak jest to trochę straszne i faktycznie grozi to gdzieś, mogę umrzeć. Więc jadę sprawdzić i wyznaczyć miejsce, gdzie będę zakopywany, bo jak już zostanę tam na zawsze, no to chciałbym, żeby chociaż to było miejsce wybrane przeze mnie. Zawsze chciałem, żeby moje ciało spalić i wysłać w kosmos. A wy możecie wysłać moje ciało w kosmos bez palenia. I wypuścić tak, żeby sobie dryfowało w kosmosie, po prostu jak taki kosmiczny śmieć. Pogadamy z chłopakami, którzy trumnę robili i jeszcze musimy dużo rzeczy sprawdzić pod kątem kontentu na filmie, który jest przygotowany. No. Zapraszam. Myślę, że łatwiej było go transportować. Siema. Wielkość, powiedzcie, jaką byście chcieli. Jak nagrobka, czy co? Tak, wielkość nagrobka. A tu jest trumna! Ja nie widziałem. Spoko. Chociaż k***a wytrzyma. Czy przeżyje 50 godzin w trumnie? Tu gdzie stoję, żeby tutaj łapać ten kadr. Ale gdzie ma być trumna? Dla chłopaków najlepiej, żeby to ścisnąć jak najbardziej tutaj. Dobra, no to tutaj. Serio? Właśnie do mnie zadzwonił i powiedział mi, że oj Wojtek się zakopał w trumnie na 51 godzin jakiś czas temu. Tutaj to nic nie można na tym YouTubie mówić. Nic nie można. Nic nie, no, można, nic nie można powiedzieć. Wszystko ukradną. Pierwszy chciałem ukraść. Halo, gałganie. Kiedy się zakopujesz? No nie wiem, jakoś tak za kilka dni. 4-5 tydzień. A widziałeś Fidasa? 10 dni? No bo to jest mocno ogółem się zakopać na tyle czasu. No. Dla mnie traumatyczne to było trochę. Serio? No nie wiem, no kurwa, to jest tak, że człowiek dostaje jakiś atak paniki w trakcie. To tak się właśnie mówi, że przyczepy postawimy w 20 minut. Ty, to jest płytka ta dziura trochę. Może głębiej zrobimy trochę, co? Bo trudno nie będzie. Czuję się trochę na jakiś camping, nie? Pan tak wygląda. Jakieś kołdry, piłka do siatki, do nogi, milion rogalików. Tak. Przyczepa kempingowa. Człowiek? Tu jest coś, nie, coś luksusowo. Tu jest normalnie, chłopie, ten. Kibelek? To jest prysznic tutaj? To jest jakby luksusowe. To jest prysznic, człowieku, to jest... To normalnie możesz srać, to możesz normalnie srać i się kąpać. Tak szczerze, powiedz mi, kto tutaj będzie srał? Jak, patrz, jak on pas zmieści nogi. No nie ma szans przecież. Patrzę pogodę, jak to wygląda. Chciałbyś podbijać tę piłkę, tak? 80% opadów jest dzisiaj. O, 21, 22, więc nawet nie ma co tutaj zostawiać tego sprzętu. Musimy wszystko załadować do tych kempingów, a ten namiot tam... Do rana może go nie być, też trzeba go złożyć. Tak naprawdę. Ciężkie nagrania będą z tym deszczem. Zasrane. Tu jest, ile spałeś? Spałem. Ale już 6 wstał. No co? Nie mogę spać. Jak oni tu przyjadą, to jak najszybciej trzeba podłączyć wszystko, żeby zrobić za 3 godziny próby. Dzisiaj wszystkie próby. No. I z wentylacją, i ze wstępem, i z oświetleniem. No to wstęp pewnie najpierw zrobimy. Dzisiaj na pewno będzie padało i rano też będzie padało. To albo to workami pozaklejać czy coś, nie? No bo to będzie leżało, wiesz, niech pada pół dnia. Chcemy zrobić coś takiego, że robimy film taki mocny Beasta, to żeby chociaż do niego jak najbardziej nawiązać. Nie uda nam się z nim skontaktować, więc chociaż kupimy jego czekoladę, żeby Chain jak wyszedł z trumny, to dostał czekoladę. Dobra, pomysł z czekoladą jest super przekminiony, ale okazuje się, że nie ma żadnej czekolady w Polsce. Dlatego postanowiłem, że robię tripa do Anglii. Czego się nie robi, żeby zadowolić przyjaciół? Jak typowa polska budowa, nie? Jeden robi, a trójka się patrzy. Trzeba, po prostu poczekaj, czy musimy mieć to bardziej naciągnąć, żebyś miał więcej do manewru. No. Ale jak to ludzie wejdą? No to będzie wyżej, tak, to będzie wyżej. To dla minimajka chyba kupiliście. W takim miejscu powstaje ta trumna, stary. Ja widziałem go. O! Dzień dobry!
tak. No, nabiera to teraz. A te możemy tak na przykład tutaj, na tym prostym odcinku. Mamy jedyny test tak naprawdę jutro, nie? Jutro. I trzeba by było zrobić taki minimum dwugodzinny, żeby wiesz, no bo to na pół godziny, na 15 minut wejść to nie ma co nawet, nie? Ale wygodnie tutaj. No, wygodnie. Ja tu nocuję dzisiaj. I to jest najfajniejsze miejsce na całym planie. Najbardziej dobajeżone, ale pod każdym względem. Tak. Dobrze to wygląda, co? Siema, wiesz co? Przesuń się w twoje prawo trochę. Ale k***wa, jaram się k***uje, to mega mocno wygląda, nie? Parę razy pomachał już z 1,5 metra. Ja pierdziel. Tu wpadasz i umierasz. Ja nie wysyłam tego czajnikowi, bo się obstał. Takie to stary, poważne. Coś, jak zrobię błąd, to nie nagramy filmu. Mam tam wejść? Żeby mnie podniósł teraz? No dawaj. Nie boję, boję się strasznie. Teraz, jak już zdecydowałem, że tam wejdę. Ale to na samą górę, nie? Znaczy tak. To już nie ma znaczenia. Nie, powiem wam, że jest wysoko, spoko. Jest bogato. Się boję, że to spadnie stary się rozjebie. Jest głęboko, jest głębiej niż Ubista, niż ten. Na pewno jest głębiej niż Łoj Wojtka. Kończę, bo zaprzemię. Jak to nagrania są przełożone na 24 godziny? Co za ten Artur? Siema Arturo, doszła do ciebie informacja. Właśnie dopiero teraz czytam to, no. Musimy przełożyć nagrania o jeden dzień. Dlaczego? No bo mamy tyle rzeczy tutaj na miejscu, że nie jesteśmy w stanie się powyrabiać i po prostu będzie wszystko na ryzyczku i pod znakiem zapytania. A znając życie, to wyskoczy jeszcze 10 innych rzeczy i będzie po ch**u wszystko zrobione, nie? Dobrze. Więc po prostu no to ze Stasiem już siedzimy z godzinę, analizujemy wszystko i najrozsądniej będzie po prostu to przełożyć o jeden dzień, żeby to zrobić na spokojnie. To jest zbyt ważny film i zbyt ryzykowny, żeby go robić na wariata, nie? No dobra, rozumiem. To w sumie jeszcze tam jeszcze śrubki są mnie przykręcone, tu coś, widzisz, takie pierdoły, nie? Tak. My dzisiaj będziemy zapierdalać do nocy, jutro od 8 znowu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Składamy systemy wentylacyjne właśnie do testów, do pierwszych testów. To jest system podtrzymywania życia z rur PCV. PVC. Tak, bo już w zasadzie wszystko jest dopracowane, wszystko jest zorganizowane, a nie wiemy, czy czajnik przeżyje. Tak w skrócie. Nie, ja to mówię, jak ktoś będzie tutaj przejeżdżał, zobaczy kempingi, to powiedzą, pielgrzymi. Ale by się zdziwili, jakby tu podchodzili ci pielgrzymi, a mamy gościa w trumnie tu zakopanego. Stary, on za 3 dni wyjdzie z grobu. O kurde. Grubo. A no właśnie, bo jeśli jutro będzie padać, to będzie trzeba dobrze zabezpieczyć dół. Będziemy mieli te pompy, to wyciągniemy tą wodę. A tu się dzieje, montujemy kamery, tam jest kopana dziura, tutaj jest składany stelaż, tam to śpi w aucie, na razie każdy tutaj coś robi. Będziemy się niesamowite rzeczy. Już, góra. Ja ogólnie chciałam powiedzieć, że niesamowite jest to, że ludzie widzą ten efekt końcowy, a ten film często trwa 20-30 minut, a tak naprawdę fajnie, że powstaje ten backstage, bo mogą zobaczyć, że to jest naprawdę ciężka praca kilkunastu ludzi ambitnych, którzy pracują na ten wspólny sukces. Katakumby na trumnę prawie gotowe. Godzina 14:30. Ja już nie mam siły tu stać, naprawdę. Drugi dzień z rzędu do tej godziny, a jutro o tej godzinie to dopiero zaczniemy film tak naprawdę, nie? Dobra, kleimy deski. Kurde, hard. Jebałeś? Ja nie mam siły. To jest tybetański śpiew gardłowy. Chodź tutaj, żeby tam w piach, wiesz, to nie wpadło. Cześć. Dzień dobry. Cześć, Bartek. A, czyli z tobą gadałem. Tak. Ty będziesz zamknięty tam docelowo. Na teście. Test to jedno, ale mi wchodzi osoba, która będzie leżała ten dłuższy czas. Będzie tu później. Około 18. Ostry, co powiedziałeś? Chciałem, że wygląda to jak jakiś plan filmowy. O, jest szef. Jest szef. Nagrywasz? Ale trochę się zesrałem. Cześć, dobrze. Miło cię widzieć. Jak ci się powodzi? Widzę, że masz takie spowolnione ruchy troszkę. Jak mrugasz, to tak już nie wiesz, czy otworzysz do oczy. Jakbyś to były 70 godzin w 2 dni, to też byś tak pojechał. Jesteś zimny? Zmęczony? Nie. Byłeś prawie zimny.
No, miałem drzemkę, teraz miałem zluz. Ty się będziesz pakował do trumny. No, po tym filmie tak. Dobra, no jedyne co mnie martwi, to ta woda tutaj. No, realnie się będziesz pakował do grobu, stary. Jeśli złapie cię atak strachu, to też mówisz, tak? Atak paniki. To wtedy nic nie możecie robić, bo to pod film dobry. Życie jest ważniejsze. Nie obchodzi to, żebyś ty wyszedł w zdrowym umyśle i ciele. Dobra, nie chciałbym, żebyś próbował otworzyć trumnę od wewnątrz. Ja nie będę próbował. W ataku panice możesz to zrobić nieświadomie. Jest pomysł w ogóle też, żeby awaryjnie, jakby nawet cokolwiek się stało z tlenem, chociaż nic się nie stanie, bo nie ma szans, mamy takie aparatury, że nie ma. To jeszcze awaryjnie możemy maskę z tlenem przeciągnąć czajnikowi, nie? Jakby, no nie wiem, stary, brakło tlenu na ziemi, to on tam będzie miał po prostu. Sami są zawodowcy, stary. To jest tyle ludzi, która zrobi wszystko, że się boję. Dostaniesz zastrzyk przeciwzakrzepowy. Ale przed wejściem? Przed wejściem, a tak. Po co? Że będziesz leżał tam 50 godzin. No wiem. W pozycji takiej. Umawiamy się, że nie wyciągacie mnie tak czy siak do 50 godzin, dopóki to nie zagraża jakoś bezpośrednio mojemu życiu. Jeśli saturacja ci znacząco spadnie, poniżej jakiegoś poziomu, który ja uznaję, że jest niebezpieczny, wyciągamy cię. Dobra, znaczy umrzesz, stary, nagle. Wiesz co, inaczej, to nie jest warte tego, żebyś stąd wyszedł i nagle miał chore serce zaraz, tak? Czyli wyjmujemy mnie, choćbym panikował, choćbym srał, nie. A, ja cię nie wyciągnę, spokojnie. Nie wyciągamy mnie nie przed ma czasu. Prawie checklista dopełniona jest. Jeszcze musimy tylko naszykować trumnę tak naprawdę i pół godziny może będziemy nagrywali, nie? Muszę jeszcze pocałować moją miłość przed wejściem. Bo może robi się ale jest wygodnie. Ale robi się czemu? No nie wiem, no tak jak będę ograniczony tylko do tych ścian. Gaz przez patrzcie jak to wszystko wygląda, jak oni tak stoją nade mną, jak z najgorszych koszmarów. Chowamy się wszyscy od trumny. No ale jest rozmesto spierdolone. Ja jestem mocno. Musimy poczekać chwilę, żeby się trumna uspokoiła. Czekamy chwilę, żeby się trumna uspokoi, okej? Okay? Ja pierdolę, kurwa, czanik, to zajęcie, kurwa. Przez następne 50 godzin będę pogrzebany żywcem w tej trumnie. A już? Czekaj, wróć. Przez następne 50 godzin będę pogrzebany żywcem w tej trumnie. A ja bym zrobił tak, panowie, że powiedziałbym jeszcze na sam koniec, tam, panowie, opuszczamy trumnę i się położył, czy coś takiego po prostu. Panowie, za późno jest. No już kończymy, opuszczamy i już. Ale już jest. Już nie zdążymy. Jest ginie, zrobię 30. Dawaj, bierzemy kamerę, nagrywamy. Przez następne 50 godzin będę pogrzebany żywcem w tej trumny. Jeszcze raz. To jest trumna, w której spędzę następne 50 godzin pogrzebany żywcem. Panowie, opuszczamy trumnę. Dół. Jest godzina 2:45. Ja muszę odpocząć, bo nie chcę się. Spędzę następne 50 godzin pogrzebany żywcem w tej trumnie. To jest trumna, w której spędzę następne 50 godzin pogrzebany żywcem. Tracimy czas. Spędzę następne 50 godzin pogrzebany żywcem w tej trumnie. Normalnie. Jest za jasno generalnie podsumowanie całej rozmowy. No w ogóle, no tak, wyszło tak, że nagrywaliśmy wstęp, który wy zobaczycie na filmie przez 7 sekund, może 15 max, to taka góra, już górna granica. No, nagrywaliśmy to przez jakieś 3,5 godziny, myślę, na spokojnie. No i zrobiło się tak jasno, że słabo zaczynać tak film, no bo klimat grobowy jest dużo lepszy w nocy. Z tego względu też chcieliśmy zacząć w nocy, no i zrobiło się tak jasno, że nie jesteśmy w stanie zacząć filmu teraz. Kurwa, no i sądziłem, że to się nam dzisiaj wypierdoli, nie? Z tej trumny, jak ja przyjechałem w poniedziałek, to jeszcze nastawiłem, jutro zaczynamy, więc. Ja po prostu wbiłem sobie motyw z Freeza, z Gen Z któregoś filmu. Wiesz, z kim nagrywasz? No właśnie, nie wiem. Ekipa zażyczyła sobie naszego potężnego grilla, więc teraz będziemy go im dostarczać. Mamy mały problem chyba. Co teraz? Wypierdam ścianę. Jadą! Na pewno, ale dla mnie już jest emocjonalny, że on ma być pod ziemią, ale wystarczająco. Wolałbym chyba nawet nie wiedzieć albo dowiedzieć się po. Bardziej mi zależy na tym, że dlatego do ciebie co mnie z tobą rozmawiam, żebyś był właśnie tam czujny i umówił się z nim, że jeśli wy zaobserwujecie jakieś niepokojące objawy, to też macie prawo przerwać mu ten eksperyment. Nie, no. Bądźcie czujni, proszę, przez te 50 godzin. Czujniej niż do tej pory nigdy w takiej sytuacji, bo to jest naprawdę bardzo ekstremalna sytuacja i wszystko się może zdarzyć. To był zatacznik. O kurwa.
się o niego martwią, ja pierdolę. No dobra, nic mu nie będzie, no. Ogarniemy. Coś takiego szło, ty. Nieprawda, ja mówię. Nie mam. Was nie było, widzowie, on przed chwilą sobie manifestował, wszystko. Żeby się... Ale kto mi powiedział, żebym zmanifestował to? Bo takie... Tylko nie. No właśnie. Żeby się wysrać. Wszyscy to krzyczą kawa i papieros. Cały czas to pięknie jest pokazane, jak Krzysiu to zasuwa, my wszyscy mamy. No chodźmy, chodźcie, zróbmy to, zakopmy go i mamy luz, nie? Bo k***a nie zdążymy znowu. Ej, no mówiłem, że zapraszam wszystkich na plan, no. Nagrywamy. To nagrywamy, dobra. To każdy na pozycję. Daj mi. Dobra, chodź do mnie. Zamykamy to, ja stary. To skończyło się! My są p***e. Ema? Nasypali mi tu piasku w cholerę. Jak ta ziemia tak spada wszędzie dookoła mnie z tym dźwiękiem, który przeszywa całą trumnę, to powiem wam szczerze, że no nie jest kolorowo. Jak to wszystko rośnie coraz bardziej dookoła mojej głowy, to szczerze powiedziawszy naprawdę nie jest kolorowo. Ja nadal jestem w szoku, nie? Co ty się odpierdala? No. Może jeszcze mocniej rzucicie to, co? Żeby mi się cały świat zatrząsł. To trochę brzmi jak takie grzmoty podczas... Podczas burzy, tylko generalnie... Ja pierdolę, ja nie wiem, czy to jest rysa, czy to jest kurwa. Co się stało? Co się stało? Środkowa po lewej na ścianie. Chwila, sprawdzamy. Lewa strona. Nie, to jest odbicie kabla. Pokażcie. Ale coś usłyszałeś? Okay? W sensie, no słyszałem, no słyszałem, jak rąbnęło po prostu. Nie, nie wiem, jak oni to sypią, ale mam wrażenie, że bardzo mocno. Tylko, że oni to na dechy sypią. A ty masz teraz dwie tony na niego dali. No dobra, no po prostu mówię, nie? Bo jakby jak już... A ja się uspokajam, spoko. Czuję jakby... Wyobrażam sobie ciężar, który mnie naciska w tym momencie, to... A już tym tlenem oddycham, czy nie? Nie, nie, nie. Ej, Nie wiem, czy nie powinniście odkopywać. Panikuję. Czekajcie! Stop na chwilę! Stop! Panikuję. Ej, ja mówię serio. Tak? Chyba tak. Czekaj. Co się stało? Chyba trochę panikuję, albo... Bo chcę generalnie... Myślę o wykopaniu. Strzela czy teraz? Strzela. Strzela mu coś. Strzela cała trumna. Myślę, żeby zmniejszyć warstwę ziemi. To jest takie bardzo straszne, bo to wydaje takie dźwięki jak... Jakby siła napierała na jakieś szkło. I przez to... To szkło miałoby za chwilę pęknąć. No dobra, no ja tylko mówię, że no miałem dobra, mówić. A my cię uspokajamy, że jest git. Spoko, że mówisz. To, tylko niech się pospieszą, bo to... Czajnik, nie martw się, zapewniam cię, że wszystko będzie dobrze. Po co? Te dźwięki mówią mi coś innego. Ale to musi być ten dźwięk, naprawdę, nie przejmuj się. Dobra, róbcie, kurwa, no zginę najwyżej, chociaż... Nie mów tak. Nie zginiesz. Nie na naszej warcie. Nie na naszej warcie, dokładnie. No bo generalnie czasu nie ma. No. Przecież zaraz znowu będzie k***ano. Jesteśmy? Tak. I to? No. Dobrze, czajnik został oficjalnie zakopany, moi drodzy. Myślę, że możemy zaczynać. Czajnik, już tutaj wszystko jest wyrównane i chyba możemy startować oficjalnie. 50 godzin, challenge zaczęty, ja idę spać. Dzień dobry. Tutaj moglibyśmy poprowadzić podcast. Zakopani w trumnie. Witam wszystkich, kolejny dzień, wszystko super. Oczywiście bardzo mało snu, bardzo dużo pracy, to lubimy. Wiem, że jesteśmy na planie jednego filmu, to trzeba robić miniaturki do innych filmów, nie? Weź sobie głowę tak i tak ze polej, żeby tak kilku ci nie poleciało. Wczoraj czajnik wszedł do tej trumny i złapał taki atak paniki, że on wychodzi, nie? Bo pękało mu. Zakopywaliśmy go i tak, i pleksa mu pękała i piasek tak mu jakby szeleszczał, jakby trumna miała pęknąć. No. Wcale w ogóle nie tam było 6 ton piachu, nie? Ale pierwszy raz tak spanikowanego czajnika widziałam. No. Chciał wychodzić czy nie? Chciał. No tak, tak. Najgorsza jest ta cisza,
kiedy słyszę tylko i wyłącznie wentylację. Najważniejsze, co trzeba zrobić, co mu puścić dźwięk pękającej szyby. Mhm. Prognozy trzeba mu puścić, no, tak. Ale nie jak będzie spał. Co, nie? Także coś tam, że dobra, teraz poskaczemy wszyscy, tak, zobaczymy, czy to jest. Zrobimy... Ej, czajnik, teraz wjeżdżamy autem na to. Masakra. Dobra, Maciek się zajmuje agregatem, a wy, żebyście byli w gotowości do tlenu. Nie ma prądu, nie mamy prądu w obozie, odpalamy agregat, żeby czajnikowi w ogóle podłączyć prąd jakiś i tlen, nie? Bo też nie działają wentylatory, nie? Co, teraz ma po prostu ciemno jak w grobie? Zgasło mi generalnie wszystko, absolutnie wszystko. Postaram się nie panikować, ale nie jest fajnie. Ponieś tutaj ze mną to. Gdzie są chłopaki? Ej, ostry! Mam pytanie, jesteś? Ja... Słyszę. Nie czuję zapachu spalin. Niedobrze, bo tam wróżę troszkę dałem w palnik. Jaki ty jesteś k***a głupi, ale przynajmniej prąd wrócił. Ja p***a. Po ch***y mi tak robicie, k***a. Nie dygaj spokojnie, to jest dopiero level pierwszy. A zobaczysz, co będzie za dwa dni, chłopie. Ty, mamy przygotowane dużo atrakcji dla ciebie. Ja p***a. K***a. Nie robi się tak. Może strany jest, nie? Żyjesz, no żyję. Widzimy, coś tam gadamy, przy laptopie grzebiemy i nagle jest info. Wszystko wyjebało, coś tak. Tam i każdy zaczyna biegać po tym. Tak, ale po planie. Pół biedy, bo myśleliśmy, że po prostu włączymy korki, bo tak się zdarza. Ale pobiegliśmy i się okazało, że nie ma prądu na całej ulicy. Dobrze, żeście byli przygotowani na to, że macie agregat. Druga najbardziej pojebana rzecz, którą w życiu zrobiłem. No bo... Że to? Tak. A co po pierwsze? Nie powiem. Siema! Siema, no panowie! Jak tam? Udało się? Misja wykonana? Pokaż łowy. To mamy! Tak jest. Wracaj tutaj i ten, i przywoź rzeczy. Kurwa, poczekajcie! A jabłko? Kurwa! Nagrałeś to, Kuba? Co wybiło, ty? Ej, chodźcie, zobaczymy, czy szybę nie wybiło. Strzelają. Dobrze, że jestem w okopach. A jak się czujesz? Dobrze, tylko śmierdząco i głodny. Jakie jest twoje ulubione jedzenie? Takie, które macie na stole. Każde inne niż to, co ma. Kurde. Ja wynudzę się tutaj za wszystko. Ja po prostu jak wyjdę stąd, to będę miał ochotę roznieść świat. Wiecie, co jeszcze sobie myślałem? Myślałem sobie jeszcze, że jak poszedłem spać, to że będziecie udawać, że nikogo tu nie ma. I że tak sobie minie czas i nikt się słowem nie odezwie i będziecie zostawicie mnie samego. Zajebiście, bez skitu, nie spodziewałem się. Dziękuję. Ja tak czasem mam, jak wychodzę od dentysty na znieczuleniu, to tak śliną wtedy. To jest przesada, kurwa. Ale poszła w drzewa, kurde, jak zła. Wszyscy już wstali, przyjechali, zjedli śniadanie i będę się ich pytał o poziom energii czy coś, nie wiem. Poziom energii? 9, bo zawsze może być lepiej. Poziom energii? Mhm. A poziom energii? Od 1 do 10? Minus 100. Spaliśmy 3 godziny. Bo o 6 skończyliśmy dokopywać się do czajnika. 3 godziny snu dziennie to wystarczająco na człowieka. Jak tam u niego żyje? No dobrze, dużo będzie spał, no bo mało miejsca ma to, co ma tam robić. Dobry Polsko! Mamy to! Nawet nie wiecie, ile kosztowało mnie zdrowia znalezienie tego. Ale ważne, że wróciłem, a było blisko, żebym został. W Anglii. Welcome UK! London, how are you? How are you? To jest ta sławna tabliczka czekolady, Mr. Beasta. Przecież w ogóle się tu świetnie bawicie, więc idę zobaczyć. Ja, generalnie no, świetnie. No właśnie! Że to zobaczę na własne oczy, bo nie dowierzałem.
syna. Generalnie to jest mega, podoba mi się koncept odcinka, bo masz ziemię, masz nic dookoła i musisz zrobić content, nie? Czajnik był naprawdę wspaniałym człowiekiem. Gramy tak, z Arturem gramy w Fuck, Mary, Kill, moi drodzy, bez żadnych zahamowań, hamulców. Szkoda, że mnie słyszy cały obóz, a Artura nie, ale luz. O, czekaj, ostry doszedł. Mama Blowka. Twoja mama? Mama Juska i mama Ostrego. I nie, no kur... No jak? Ja mogę zacząć. Ja bym z mamą Ostrego się hajtnął, bo dobrze gotuję i bym miał obiadki. Tu się nie ma co oszukiwać. Tylko pewna moja mama jest zaj... Mamy Blowka bym zabił, bo jej nie znam, a Wandzie, chłopie. Ej, najlepsze jest to, że mama Justka ogląda każdy film. Oj! Dzwoni do mnie tata Czajnika. Znowu, bo oni się muszą dowiedzieć, kiedy mają do nas przyjechać i się martwią mocno o niego. No i jak ta sytuacja, no? Żyje. Nie miał już jeszcze zwątpienia? Miał parę. Kurde, najgorsze jest to, że oni się serio mocno stresują tą samą sytuacją i nie wiem za bardzo, jak ja mam z nimi gadać. Widzowie, nie wiem czy widzicie, ale zaczyna tak śmierdzieć, że muchy się zlatują przez wentylację, więc... Mogłem jakieś sposoby na medytację sobie posprawdzać. Wojtek był na vipassanie, chyba to się tak mówi. Miał przewagę z samym sobą. Wow! Halo! Odpalił się wąż i miałem palnik stary w ręku. Ale ja ci mówiłem stary, że tlen się pali, to ty nie. Wąż się pali, a tlen pomaga. Czy ty jesteś normalny? Dwa lata w więzieniu. Słodziak, no słodziak, właśnie tlen mu się kończy. Dwutlenek węgla wzrasta i wilgotność powietrza i generalnie się poci i musi zasnąć, bo inaczej to straci tlen. Myślę, żeby 150 jednostek tego dwutlenku spadło, to by było dobrze. A co jak nie spadnie? To powiedziałem ci co wtedy się stanie. No to będziemy dobijać. Ale tam rozbudziło. Bo mamy do nagrania tak, czytanie dokonań Czajnika z nagroku to załóżmy, że jest w miarę krótkie. Efekt katastrofa, jeżeli jest gotowa, to załóżmy, że jest w miarę krótka. Cały finał, ostatnia godzina, odkopanie go. I to wszystko się musi wydarzyć do czwartej, czyli mamy 4 godziny. Jeszcze mieliśmy nagrać film na 2.0, tabliczki. To niech każdy może w ogóle weźmie swoją tabliczkę na początek na ten, to będzie tak fajnie wyglądało. Możecie Czajnika odpalać. Dobry. Dobry. Teraz go przekroń, żebyś na niego krzyczał, jak ja to wszystko pod kontrolą. To ja przepraszam, że coś takiego robimy. Mi się wydaje, że jak on właśnie wyjdzie rano, jak zobaczy też pierwszy raz to świat i tak dalej, a później jeszcze w ogóle państwo, no to mi się wydaje, że on może się ten trochę skleić. No może, no. No mówię, pierwsza moja myśl była, że mu nakopię do tyłka, a potem no teraz już mi przeszło, jak zobaczyłam. Ja, że mu naklepię w łeb. Pierwszy raz było tak, bo zawsze mamy jakieś tam budżety na filmy ustalone i tak dalej, a pierwszy raz miałem tak, że ratownik, dobra, bierzemy 5. Bierzemy tak od tygodnia do 5-6 rano, 3 godziny spania, czy 4. Ile będziecie mieć wolnego? Jeden dzień może. Sytuacja jest taka, że mamy zaraz 5 rano. Czajnikowi została niecała... niecała. Została praktycznie godzina do zrobienia 50 godzin. Jest mi bardzo przykro. Nie możemy tego zakończyć w taki sposób, więc po prostu jeszcze mu dopierdzimy na sam koniec. Najbardziej jak się da, dlatego żeśmy poprosili tutaj pana ratownika. Tu macie megafon. Przytrzymaj go! Ja nawet nic nie słyszę. Siema Czajnik. Siema. Oficjalnie została ci godzina do zakończenia. Godzina! Ta godzina Czajnik to już nic nie zmienia. Godzina! O kur... Czy trzeba ich obudzić, żeby to było w ogóle? No jest to trafna sugestia generalnie. Kradniemy wam furę. 18 minut zostało, to troszkę mało, zapomnieliśmy się trochę. Jak ja bardzo chcę stąd wyjść już. Ciało, głowa, wszystko jest wszędzie, muszę iść pod prysznic. Bolą mnie plecy, ja nie będę się ruszał teraz przez 3 dni jak wyjdę. Jestem głodny, bo miałem już tylko te papki jedzeniowe. Za 18 minut mija timer i wybija 50 godzin. Miałam powiedzieć, że jak wyjdę, to ci skopię tyłek. Czekaj, za 18 minut? Za ten klakson poranny. A, o kurde! Ile mija? Za 18 minut 50 godzin. Liczonego czasu? Tak. A nie liczonego? Liczonego 55 chyba. Ja pierdzie.
Może będzie koło 60, bo za 18 minut zaczynamy tam. Robimy finał i go odkopujemy. A, no tajnik, słyszysz nas? Masz włączone tutaj? Minuta. 50 sekund. 50 sekund, moi drodzy. Fajnie by było, jakby idealnie przez 50 sekund się otworzyła klapa. Uwaga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Odpalamy! Aby nam się! Damy czajnik, żeby trzymać drugie. 100 razy więcej challenge. A jak obudził go ktoś? Kurwa. A żyje? Ej, a może mu się... No to pytaj się, czy żyje! Żyjesz, stary? Widzę, że kliknąłem, jest dźwięk, no. Dobra, udało się, wykopcie mnie, kurwa! No właśnie fajnie, że 50 godzin minęło, ale tak naprawdę już minęło 54, nawet pewnie więcej, z 54,5 albo 55 i generalnie jeszcze tu posiedzę kolejne 5, zanim mnie wykopią, więc myślę, że minie z 6 dych. Teraz aż mi się pleksa zatrzęsła jak coś. Generalnie nie, no nie jest źle, jest luz. Ja normalnie mógłbym wstać. No tam się ruszałeś, nie? Też cały czas tak naprawdę coś robiłeś, nie? Kurwa, czekaj! Podniosła się trumna, kopiemy. Ej, nie kłamie! Nie wiem, czy wy to zrobiliście specjalnie, czy nie. Jedno trumny mi się podniosło. Ja pier... Kurwa! Podniosła mi się trumna na dole, no ja p***. No czajnik, nic już nie będzie, bo ziemi nie masz praktycznie w ogóle. O k***a. O k***a. Ja miałem śmierć w oczach przez chwilę, nie? Ja... Jakie twoje odczucia po tym? To, musi być to. Zjadłeś. Przemyślałeś coś, wpadłeś na jakiś pomysł? O czym myślałeś tyle czasu? W sumie na myślenie dużo miałeś. Dobra, pierwsze słowo jakie ci przychodzi, jedno słowo do głowy, teraz, masz 3 sekundy na powiedzenie. Raz. Co? Gówno. Co wyniosłeś przez te 50 godzin? Ty musisz tu powiedzieć, rzucić nam jakieś luźna wrzutka, nie? Poza depresją, bólem plecu i pięknym zapachem. To niewiele. Co ty w sumie robisz przez te 2 dni? To co teraz, patrzyłem w sufit, no. Ja pierdolę po... Nie budzili. Takie ciężkie! Nareszcie, Boże! Wystarczy Krzysiek! Oj, no troszkę... Nie, powolutku, żeńczku. Trzymaj, Boże. Dajcie mu ręce! Nie, spokojnie. No ma swoje. Wyjdź tutaj. Pomożecie tutaj nam? No, pomożecie? Jak im się nie udało, to mi się uda. Jestem. Stanie? Ej, ojca z łopatą się nie spodziewałem nade mną nagle. Nie kręci się pewnie. No troszkę się kręci. Myślałem, że nie będzie się kręciło, a troszkę się kręci. No. No ale kręci się i mam taki uścisk tutaj od tego mam, no. Wystrachałeś się? No, z tamtego momentu mam taki. A światła się nie boisz? Jakiego światła? Słońca. Nie. Jest ten, jest, no... Kurwa, tamten moment był najstraszniejszy ze wszystkiego. Wiem. Co? Ej, Simi, ja zela... Jaaa! Czekolada jak czekolada. No, tak jak czekolada.